świątyni. I tę Eucharystię kontynuujemy. Jesteśmy na procesji Bożego Ciała. Ale przed chwilą słyszeliśmy, jak wyglądała pierwsza Eucharystia. Słyszeliśmy, jak 12 apostołów na wieczerzy pierwszy raz usłyszeli te słowa: to jest moje ciało, to jest moja krew, za was dana. Jak wyglądał ten pierwszy kościół na Eucharystii? Jak wyglądał ten pierwszy kościół na mszy świętej? Na pewno był tam Jan, który spoczywał na piersi Jezusa. Bardzo to przeżył. On mówi o sobie, że jestem uczniem, którego Jezus miłował. Na tej pierwszej mszy był Piotr, który był tak pewny siebie, że nie zdradzi. Ale Jezus już wiedział, że następnego dnia za nim kogoś zabije, trzy razy się obrzydza. Na tej pierwszej mszy był Judasz, który w sercu podjął decyzję, że wyda swojego przyjaciela. Na tej pierwszej mszy był Jakub i Jan z małej Zebedeusza, którzy, jak Jezus mówił o ciebie i męce, to oni mówili o władzy i o stołkach po prawej i po lewej stronie chcemy zasiąść. Taki był pierwszy kościół i taka była pierwsza msza. Czy dzisiaj jest inaczej? Myślę, że nie. Ale w tej pierwszej mszy tak naprawdę nie chodzi o apostołów, o to, jacy oni byli i w jakiej byli kondycji. Tam chodzi o Jezusa. Tak naprawdę istotą tej procesji nie jesteśmy dzisiaj my dobrze przygotowani, przynajmniej na zewnątrz. Istotą tej procesji, tej uroczystości jest to, co Jezus robi dla mnie dzisiaj i teraz. Jezus, który kocha. Jezus, który działa i który w tych słowach, to jest moje ciało i to jest moja krew, tak naprawdę mówi: umarłem za ciebie z miłości. Szaleńczo się kocha, tak, że oddałem za ciebie życie. Reprezentujemy Kościół Wejherowski, Maratej Trójcy Świętej. Pan Jezus chciał złożyć pasę ze swoimi uczniami 2000 lat temu. Sam i dzisiaj też chce spożywać pasę. Dane z ubiegłego roku pokazują, że 35% tych, którzy są zaproszeni, a więc naszych parafian, korzysta z tego zaproszenia i przychodzi przynajmniej w niedzielę na Eucharystię. Z tych 35% połowa przyjmuje ciało Pana Jezusa, przyjmuje żywego Boga. Czy to procesja jest o to, żebyśmy obwieścili światu: patrzcie, ale jesteśmy fajni, patrzcie, jaki mamy skarb, ale on nie jest dla nas. Z takim nastawieniem idziemy? Patrzcie, my możemy przyjmować ciało Pana Jezusa, a my nie. Bo to jest ta procesja, to jest manifestacja naszej wiary, doskonałości. Dla mnie osobiście ta procesja ma inny wymiar. Ja muszę powiedzieć, że w swoim życiu jestem bardzo głodny miłości. Jeśli dzisiaj idę za Panem Jezusem, trzymam tego Pana Jezusa w dłoniach, to chcę mu objawić światu, a przynajmniej tym ludziom z Wejherowa, nie tylko, że jestem głodny, ale że ten mój głód został zaspokojony. I bardzo się cieszę z tego, że ileś tam procent, 10% korzysta z tego wielkiego skarbu, odkryło ten dar, że odkryło, że jego głód miłości może być zaspokojony. Ale co z tymi, którzy jeszcze tego nie odkryli? Nie są głodni? Wątpię. Oni też są głodni. I potrzebują naszego świadectwa, mojego dzisiaj.
świadectwa. Że Jezus w tym sakramencie oddaje za mnie swoje życie. Młodzi ludzie często pytają, co to znaczy kochać. Przeżywają swoje zakochanie. Chcesz się nauczyć miłości? Przychodź na Eucharystię. Ja w swoim życiu bardzo staram się kochać drugiego człowieka, ale rzadko mi to dobrze wychodzi. Wkurzam się często, obrażam się, trochę jak dziecko w przedszkolu. Mam swoje słabości, nie zawsze mam dobrych humorów. Jeśli podejmuję decyzję, że jednak chcę kogoś kochać bezinteresownie, to dzisiaj mogę wskazać dwa źródła, z których czerpię. Widziałem moich rodziców, którzy kochają mnie bezinteresownie. Ale nie wszyscy mają to szczęście. I to jest jedno źródło tego, dlatego dziś mogę o sobie powiedzieć, że czasem kocham drugiego człowieka. Ale drugim źródłem, które jest dla wszystkich, ja to odkryłem, jest Jezus, jest Eucharystia. Ja się naprawdę na mszy świętej uczę, co to kochać, co to znaczy kochać, czyli oddawać życie. Też oddać swoje życie za żonę, za męża, ze swoich parafian. Chodź na Eucharystię, tam się tego nauczysz. Panie Jezu, chcemy dzisiaj być Twoimi świadkami. Chcemy być agniami, który przeżył Eucharystię, spoczywając na Twojej piersi. On się przytulił do Twojego serca. Chcemy dorastać do takiego przeżywania przy świętej. Na koniec taka krótka opowiastka. Dwóch studentów jechało pociągiem. No i wsiada pewnie dorosły człowiek synem. Syn miał mniej więcej 20 lat. No i jadą tym pociągiem, zaczyna padać deszcz. I ten 20-latek mówi: tato, patrz, ale fajnie te krople tak lecą po tej krzywie. Ten pociąg tak szybko leci. No i studenci tak się na siebie spojrzeli. Mówili: psz, coś ma chyba z deklem. No i dalej jadą i nogi były na polu. I mówi: tato, tato, patrz, krople na polu. Ale fajnie się pasą. Oni chyba z miasta, jest zupełnie nie widział nigdy. No i za chwilę znowu zaświeciło pięknie słońce za chmur. Tato, patrz, ale słońce świeci. No i tych dwóch studentów nie wytrzymało. I z taką szyderą mówią: proszę pana, może z synem warto pójść do lekarza. A tata mówi: nie trzeba, my właśnie od lekarza wracamy. Syn odzyskał wzrok. Był niewidomy przez długie lata. I teraz cieszy się, bo dawno nie widział krów, słońca i padającego deszczu. Panie Jezu, ja Cię proszę, żebyśmy dzisiaj w tym kawałku chleba zobaczyli Ciebie. Żebyśmy znowu się zadziwili, tak jak ten niewidomy. Żebyśmy tak na nowo i na świeżo przeżyli tą procesję, bo Ewangelie będą pisane. Bo orkiestra tradycyjnie pięknie zagra. Dzieci są świetnie przygotowane do zasypania kwiatków, organista świetnie śpiewa. Wszyscy Państwo jesteśmy pięknie ubrani. Ale to jest to samo co roku. Nie może nam się to znudzić. Panie Jezu, daj nam świeży wzrok, daj nam taką świeżość, by ta procesja nas odnowiła. Święty Boże, święty Ojcze, święty Jan.
Alleluja.